No dzień dobry, witam serdecznie. Hunta z tej strony, kolejny Skyrim przed wami. No i przegrzebujemy sobie dzisiaj samotnie. O, chyba wszedłem na jakiś cmentarz. Tu nawet jakaś krypta jest, katakumby samotnie. Dobra, to nie będziemy tu wchodzić. Psianki zawsze po cmentarzach rosną, nie? Więc no, zasadniczo, tak jak mówiłem, ta babka, która straciła jakieś tam składniki alchemiczne w chyba pękninie, mogłaby po prostu chodzić na cmentarz i zbierać te kwiatki. No a mniejsza z tym. Ta Ingun, o właśnie. Słuchajcie, mamy kolejne questy dalej w Samotni do zrobienia. Więc tak, tutaj mi się trafił jakiś tam quest z Irnskarem. O kimś tam mamy porozmawiać. Nie mam pojęcia, kim ten Irnskar nie jest, ale przejdziemy się tam. Niech będzie, niech stracę. Mamy questa głównego, czekajcie, mamy głównego questa dla złodziei, gildii złodziei. Właśnie tutaj musimy ukraść skrzynkę wina, więc tam się przejdziemy. No a na samym końcu jeszcze mamy się rozprawić z Talmorem, czy zrobić w ogóle główny quest całej gry. Trochę to pchniemy do przodu, ale to tylko tyle, nie to, że zamierzam tam cały czas teraz cisnąć. Dobra, co to za miejsce? Tu mamy dom. A i tu mamy z tym gościem porozmawiać. No może nie będę się włamywał do czyjegoś domu tylko dlatego, że chcę porozmawiać z mieszkańcem. Tu mamy za to otwarte drzwi. Tam musiałem się włamać. Tu nie, no nie, nie wiem co kaman. No tylko, aha, muszę zejść na to. No dobra, bo tutaj wszystkie domy mają piętra, co? No to jest wejście do Samotni. Po co mi to pokazuje? Aha, tutaj, dobra, bo on mi pokazuje inne questy. Tylko czemu mi nie pokazał tego ziomeczka? O co tu chodzi w ogóle w tych domach? No jest obok mnie, a to pewnie jest u góry. Może nawet i śpi. Musisz stąd wyjść. Przepraszam, chciałem z tobą porozmawiać. Jestem zainteresowany. Chyba że przychodzisz w konkretnej sprawie. Tak, zapomnij o długu Oktawia. Oktawia. Trzeba spłacać. Albo zapłaci mi on, albo jego pobratymcy. No dobra. Czy to strzeżesz, odpuść, tutaj ten zastraż. Okej, okay, może przekonamy go. Mówisz jak kapłan Mary, ale rozumiem. Powiedz mu, że może zapomnieć o złocie. Niech no i dobra. Nie osłabnie. Nie zamierzam, żeby mi osłabła. No w każdym razie chyba możemy wyjść stąd. Właściwie tyle. Także to dupo quest. Nie chcę mi się teraz wracać do niego. Pójdziemy w tą stronę. No i odkryłem właśnie błękitny pałac. Ej, pytanie, co my tu możemy zrobić? Siema. Zaraz. Tak. Ja cię znam. To pomyłka. Jedynym twoim błędem było pokazanie facjaty. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko mieszkańcom Skyrim i odpowiesz za nie zgodnie z wolą Jarla. Poddaję się, weźcie mnie więzienie, wolę zginąć. Masz mnie, zapłacę moją grzywnę. Dobrze. Proszę bardzo. Zabieram skradziony towar i możesz iść wolno. Wsunięto 1000 złota i coś jeszcze? Nie. Nosisz gwiazdę Azury? Jak? Posiadłość no. Dumna wieżyca. To dopiero ładny dom. Do tego na sprzedaż. Aha, no to też można dom kupić. Błękitny pałac. Pytanie teraz, czy tutaj faktycznie jest Jarl, z którym możemy pogadać. Uwa, spore miejsce. Kawałek na wschód od wybrzeża znajdziesz wrak solnego młota. Nie wiadomo, jakie skarby wciąż leżą. Dzień dobry. Tak, se przylazłem. Któryś z panów to Jarl? Wiem, może to ten, który właśnie idzie. Chyba tak. Erikur. Cesarscy dobrze robią interesom, a interesy dobrze robią Skyrim. Czy wszyscy tanowie wspierają Elisif? O, z pewnością. Przynajmniej, gdy pyta o to sama Elisif. To ona jest Jarlem, tak? Jeśli chcesz wiedzieć, czy nie martwi nas jej wiek, ani brak doświadczenia... Aha, że ujmę to. Ta młoda dziewczyna, tak? Panowie pokładają nadzieję w umiejętnościach przywódczych generała Tulliusa. Z tej jaskini aż bije nienaturalną magią. Muszę wracać na światła i dziwne dźwięki. Ktoś powinien to zbadać. A tu co się dzieje?
próbuje rozmawiać z Jarlem. Ja porozmawiam pierwszy. Dzień dobry, pani Jarl. Proszę, nie przeszkadzaj. Wasza eminencja. No, cholera. Moje wróżby mówią, no, że dobra. W okolicy niczego nie ma. Smoczy most znajduje się w rękach cesarskich. To jakieś bzdurne przesądy. Ale gość widział światła. Jest bardziej wyważona reakcja. Tak, oczywiście masz rację, Falk. Przekaż kapitanowi Aldisowi, żeby przydzielił dodatkowych strażników do Smoczy Mostu. Dziękuję, Jarl Elisif. A co do tej jaskini? Zapewniam cię, że wyślę kogoś, by zajął się tą jaskinią, Warniusie. Możesz odejść. No i dobra. Okay. Kuzynka cesarza nie żyje. To katastrofa. Wiem, to okropne. Co ja mogę zrobić? Patrz pod nogi. Dopiero kuzynka cesarza nie żyje. To katastrofa. Kuzynka cesarza nie żyje. Ja wiem. To katastrofa. Słyszałem. A czy w związku z tym możemy cośkolwiek innego zrobić, czy już nie? Kicia, kurde, czemu za każdym razem, jak zaczynam nagrywać, to kot akurat zaczyna... Jestem zarządcą Jarla. Zgłoś się do mnie, jeśli chcesz coś załatwić. Okej, potrzebujesz pomocy w jaskini Wilczy Czerw, tak? Masz na myśli sprawę Smoczy Mostu? Szczerze mówiąc, zamierzałem dać sobie z tym spokój. Nawet w najlepszych chwilach Warnius jest trochę nerwowy. Mówiono o dziwnych zdarzeniach w jaskini Wilczy Czerep. Znikali podróżni, pojawiały się rozmaite światła. To pewnie dzikie zwierzęta albo bandyci. Bardziej chyba bandyci. Nie warto się tym zajmować podczas wojny. Ale jeśli chcesz oczyścić tę jaskinię, dopilnuję, by zapłacono ci za twą pracę. No dobra, w porządku. Wilczy Czerep, Tullius... Okej, okay, czy generał Tullius... Dobra, nie chcę mi się szczerze mówić, rozmawiać na te tematy. Mam tylko nadzieję, że jak już zrobię, co mam zrobić... Bo faktycznie, za pierwszym razem się nigdy praktycznie nie da z Jarlem rozmawiać, tylko najpierw trzeba coś zrobić dla miasta i dopiero wtedy Jarl chce z nami rozmawiać. A że ja już w ogóle w tej lokacji jestem, to oczywiście zapomniałem zrobić to, czego miałem zrobić, czyli muszę się tutaj zakraść jeszcze. Tam, tak. Zrobimy szybki zapis. Okej, okay, generalnie to zamorduję tego kota po prostu kiedyś. Zrobimy sobie jeszcze niewidzialność, żeby nas nie widział nikt, jak podnoszę tą skrzynkę, pomimo że ta mikstura schodzi w momencie, kiedy coś ukradnę. Tadam! I tyle. Trochę bezsensownie te mikstury działają. Witaj, sprzątam tylko. No, brawo. No, pewnie twoja wina, że ta skrzynka zniknęła. Posprzątała także Nimo. Dobra. Idziemy w takim razie do tego gostka. Czy mogę to jakoś tak zrobić, żeby nie... Nie musisz tam iść na nogach? Czy muszę? No i chyba muszę. Szybka podróż do samotnej. Ewentualnie tam, wiecie, brama jest blisko, to... No właśnie, świetnie. No to proszę bardzo, zrobione. Szybko nam idzie to. Całkiem szybko. Zrobimy sobie teraz tak. Z tym pogadamy. Oto wino. Dobrze. Nie mogę dopuścić do tego, by kupiec zniecierpliwił się i udał z tą sprawą do kogoś innego, prawda? Proszę, weź to. Sam nie mogę tego używać. Ale chyba jakoś muszę zapłacić ci za ten towar. Teraz próbujesz mnie przekupić? Traktuję to jako inwestycję w przedłużenie własnego życia. Nie, rozsądnie. Powiem ci wszystko, co wiem na temat posiadłości Złotoblask. No to gadaj. Skontaktowała się ze mną kobieta, prosząc, bym działał jako pośrednik w jakiejś dużej transakcji. Błysnęła mi przed oczami workiem złota i powiedziała, że muszę jedynie zapłacić Aringotowi za rezydencję. Wręczyłem mu pieniądze i odszedłem z kopią aktu własności. Bardzo bym się cieszył, jakby w tle ci ludzie tam nie gadali. Po co oni tam się odzywają? Naprawdę. Czemu tu nie jest tak, że tło się wstrzymuje, jak się z kimś gada? Powiedziała, dlaczego to robi? Wolę nie zadawać zbyt wielu pytań odnośnie pracy. Jestem pewien, że mnie rozumiesz. Jednak zauważyłem, że była dość rozzłoszczona, a jej gniew skierowany był przeciwko Mercerowi Freyowi. Mhm. To wszystko nawet imienia czegokolwiek? Robiąc interes, rzadko kiedy posługujemy się imionami. Nasza tożsamość zależy od tego, ile złota mamy przy sobie. Mhm. Zdaje się, że próbujesz mnie okłamać. Słuchaj, to wszystko, co wiem.
Nie obiecywałem, że będę znał odpowiedź na wszystkie pytania. I to nic nie daje. Teraz, absolutnie. Skoro mamy to już za sobą, pójdę już. No dobra, możemy go śledzić, bo nie dowiedzieliśmy się absolutnie nic od niego. No to będziemy za nim szli. Wcale mnie tu nie ma. Poszedłem w drugą stronę. Tu przycupnę, nie będą mnie widzieć. Szanuję szkołę przywracania. Skyrim potrzebuje więcej uzdrowicieli. Dobrze. No to do Skyrim zatem. Długo to zajmie? No i co? No, musimy za nim iść, no. A jak podejdę zbyt blisko, to powiem, o, już przestaliśmy rozmawiać, więc elo. Pytanie tylko, jak daleko on będzie szedł w tym momencie. Pozbieram motylki. Roślinki. Takie tam... Wiecie, on może generalnie pół Skyrim przejść, nie? Co najwyżej mogę tutaj na wieżyczkę wejść i zobaczyć, czy... gdzie on pójdzie, ale no generalnie, no co mi tu zostaje? On będzie gdzieś tam lazł i lazł i lazł. Dobra, może nie chcę spadać stąd, bo... Chociaż tutaj można po skale zejść chyba jakoś. No, tak lepiej. Nie wiem, czy jest sens za nim iść, czy może po prostu lepiej poczekać godzinkę i pójść tam, dokąd poszedł. Kij go wie tak naprawdę. No i co? No i wychodzi na to, że po prostu wszedł tutaj, no do tego, do magazynu kompanii wschodniocezarskiej. W sumie byłoby tak do domyślenia się, nie? No bo generalnie to... Zapiszmy sobie tutaj, gra dawno nie robił normalnego zapisu. Bo on przecież z nimi tam jakoś współpracuje. O, otwarte, proszę bardzo. Więc tu sobie wlazł. Po prostu przeczekałem godzinę i zobaczyłem, gdzie jest znacznik. No, a znacznik był w sumie na dole, więc no można było za nim po prostu pójść na nogach, ale to już mniejsza z tym. No kot, przestań. Ale słuchajcie, ona miauczy tylko i wyłącznie, kiedy ja nagrywam, bo jak tutaj robię sobie jakąś przerwę w nagrywaniu i czasem, wiecie, 15-20 minut gram, bo coś tam chodzę, coś robię, to ona się nie odzywa. To jest zupełnie cicho. Ale jak zacznę mówić, no to miau i miau i kurwa miau. To takie tajne przejście zrobione tym jakimiś kurde skosami, żeby nas nie zobaczył. Jest tam kto? Nie. Absolutnie nikogo. Skradanie mi wzrosło. A no właśnie, poziom teraz dostanę. Niemożliwe. Kot szaleje. Właściwie to mógłbym sobie teraz wziąć jakąś premię do skradania. Mam coś takiego chyba. Do skradania, o właśnie. No kicie, no już zwariowałaś, no. Skacze mi na fotel i odbija się od niego, no. Dobra, tam rozumiem, że była po prostu strażniczka jakaś. I trzeba było górą przejść, żeby ją ominąć. Ja to zrobiłem w sumie tak na sermater i wyszło dobrze. Kot! No pierdolca dostała, po prostu pierdolca dostała znowu. Ile tu hełmów? Ciekawe po co? Szczęście się nie odwraca w ogóle. Kicia! Mam wrażenie, że tutaj trzeba było jakąś górą przejść, chociaż no chyba nie bardzo, nie ma jak. Nie było jak tam wejść. Coś pospadało. O! To była jakaś zmyła? Czy skrzynki mu przestawili, że tak podszedł tu i... i zawrócił. Kurde, długo będziesz szedł jeszcze, chłopie, obeszłeś tą całą... Fuck. Całą jaskinię dookoła obchodzi. Po raz tam. Czy on może chciał tędy iść, ale stwierdził, że pójdzie naokoło. Takie zmyły, że normalnie. Nie wiem,
trzeba długo jeszcze tego gdzie. O! Ktoś tam jest! Pytanie, czy mam go uniknąć, czy on się idzie z nim spotkać? Nie, ktoś idzie w moją stronę, cholera. To musimy to obejść tą łódką w takim razie. No patrzcie, on wszedł z tamtej strony, a idzie na drugą. Wuj trolla nagle tu się pojawił, dobrze. Więcej tego łoju. Chyba go używają do, wiecie, tak jakby, no nie czyszczenia, tylko no nakładają go na drewno i zabezpieczają dzięki temu przed wilgocią, jakoś trochę chociaż. No jebanie, zawsze to wszystko dookoła, po co? Teraz jestem niewidzialny, jakbyście się zastanawiali, bo tego nie widać z pierwszej osoby. No kurwa, tamtędy weszliśmy, a jest tutaj. Czemu on wraca teraz? Tu jest jakaś babka. No i się wraca, no co za gość? Pomylił coś, czy co? No wraca się, co za bęcwał, no. On tutaj dotąd, tutaj podszedł. Możemy sfałszować liczby. Nie ma czego zmieniać w rejestrze. Do dupy. Dobra, tam jakaś dziewczyna poszła w tamtą stronę. A on poszedł jakoś specyficznie wodą, teraz tu. Przejebane to śledzenie. Okej, to już jest jakiś taki mocno, o jest, grota słonych wód. No to co, zrobimy sobie jeszcze jeden zapis. Na razie mi się nie chce tego awansu robić, to nie jest istotne. Znaczy, jakby expa nie tracę, bo jak zrobię sobie ten awans, to i tak mam później ten. Okej, więc musimy tu teraz do niego podejść i go przycisnąć. Szkoda, że nie da się tego rozbroić, znaczy bardzo rzadko. Okej, co tu się w ogóle odpierdziela? Aha. Ciekawe, czy mu się to spodoba. Ła, co jest? Coś mi walnęło. Mam zabijać, by móc od czasu do czasu się napić. Głupie pszczoły i ich głupi miód. Gdzieś musimy tu iść dalej. Dobra, spróbujmy. Coś mieliśmy jeszcze do zniewidzielnienia się. Tylko 50 sekund. Ale po prostu przejdziemy obok nich. Dzięki temu. Tu se koleś pływa w ogóle. Co to było? No, prawie mnie widzieli. Przemknąłem jak cień. Właściwie to jestem niewidzialny, więc no. Chyba daleko jeszcze? Ja pierniczę. Generalnie chyba mogę ich tu pozabijać. Tak mi się coś wydaje. Wyobraźnia płata mi figle. No nie wie co się dzieje. Wykryto, ale nie. No i dupa. Teraz już będę musiał ich pozabijać wszystkich, bo nie mam już kolejnych mikstur. Jest tam kto? Co to było? Dobra, no to bawimy się. Generalnie celowo w ogóle moją followerkę zostawiłem w mieście. No ale cóż, nie udało się. Nie da się mieć wszystkiego. Myślę, że duży mieczyk też będzie dobry. Tylko weźmiemy sobie tutaj jeszcze do broni. Gdzież to jest? Premia do broni dwuręcznej, proszę bardzo. Nabrałem ich trochę, bo miałem w tym. Trzeba to wykorzystać w końcu. Ops. A właściwie nie, nie potrzebuję. Wystarczy, że awans sobie wezmę. I uzupełnię magię, kondycję, zdrowie. No teraz mam sporo kurde kondycji. No, weźmiemy sobie zdrowie. Broń jednoręczna. A, coś tu potrzebuję. To jest to, to nie. Ale chyba na pancerzu. Pancerz 50. O właśnie, tutaj mogę sobie coś wykupić, tak? Czekajcie, tu jest co? Tu nie ma 60.
A to co? Leki pancerzyczne znieważy, nie spowalnia cię po założeniu. No to dobrze, tylko pytanie, czy ja czasem nie mam jakiegoś czegoś włączonego. Teraz jest 404. A czekajcie, zabiję psiaka jeszcze. Dobra, myślałem, że ten koleś już umarł. Zrobię sobie szybki zapis, bo ja nie wiem, czy czasem nie mam jakiegoś perka, który mi to też redukuje, więc nie ma sensu wydawać punktu. Umiejętności. Lekki pancerz. O właśnie. Swoboda ruchów. Teraz zobaczmy. 404. Tak, ja mam jakiś perk, który mi to redukuje tak naprawdę, więc nie potrzebuję tak naprawdę tego w ogóle brać. Zapomniałem za bardzo... Nie odpauzowałem sobie w ogóle gry, ja już zacząłem tutaj się bić z nimi. Już mniejsza z tym. No, wydałem to po prostu na inną umiejętność. Tutaj też ktoś jest. No dobrze. A masz strzałę w oku, więc myślę, że to dosyć sporo i tak zrobiłem. Mówisz? Może masz rację. Ale chyba nie. Weźmy sobie coś tutaj takiego, co mnie uzdrowi. To było niewiele. No chyba musimy bardziej polegać już na czarach, bo tych mix, które mi się nie należą wytwarzać. Dobra, weźmy sobie to tak, szybkie leczenie i mieczyk, o właśnie, idealnie. Wow, piękne jedno cięcie i koleś się zdziwił mocno. Bardzo dobrze. Jeszcze jakieś strzały zbieram, ale to zaraz się będzie trzeba tego wszystkiego pozbyć. O, jest jakaś skrzynka w ogóle. Mistrzowski kufer. Ach, kurde, jestem głupi. Mam perka teraz, którego do tej pory nie miałem i o nim zapominam. Że jak zrobię tak, to w teorii, ale to chyba nie przy pierwszym, tylko kurwa ten. A tu się i tak zresetowało. Że w teorii ustawia mi wytrych mniej więcej tam, gdzie powinien... no, gdzie powinno być otwarcie skrzynki. Tutaj niestety zrąbałem, bo zapomniałem o tym. Ale o, dobra, otwarte, 99, jeszcze troszkę, żeby stuwa. A żeby te wziąć, ale to poniósł mi mięso. Dobra, gdzieś ten koleś teraz... O, jest tutaj, dobra, siema. Ależ nie ma powodów do nerwów. Mhm. To nie to, na co wygląda. Miałem zamiar powiedzieć o wszystkim Mercerowi. Naprawdę, proszę, on mnie zabije. Tak? Powiedz, albo zabijecie na miejscu. Nie, proszę. Nie ma takiej potrzeby. Powiem wszystko. No to gadaj. To Karliach. Ona ma na imię Karliach. Nic mi to nie mówi. Musisz umrzeć. Wypowiadasz to imię, jakby miało było mi być znajome. Mercer nigdy ci o niej nie opowiadał? Karliach to złodziejka odpowiedzialna za morderstwo poprzedniego mistrza gildii, Galusa. Teraz chce dorwać Mercera. A ty jej w tym pomagasz, tak? Pomagam? Nie, nie. Słuchaj, nawet nie wiedziałem, że to ona, dopóki się ze mną nie skontaktowała. No dobra, proszę, no. Musisz mi wierzyć. Gdzie ona jest? Gdy spytałem ją, dokąd idzie, powiedziała tylko tam, gdzie koniec miał swój początek. Proszę, weź akt własności posiadłości Złotoblask jako dowód. A gdy będziesz rozmawiać z Mercerem, powiedz, że jestem dla niego więcej wart żywy. Dobra, dobra. Niech ci będzie. No, kolejny kuferek do otwarcia. O, widzicie? Popatrzcie. Ustawiło się. I teraz, no, okej, to nie jest to, ale mam podpowiedź, gdzie w ogóle zacząć szukać. I tylko, że to trzeba jeszcze się przyjrzeć, czego nie zrobiłem. No i prawie. A już mniej więcej wiem, gdzie. Tadam! Fajny perk. Tylko, że gówno było w tej skrzynce. No ale przynajmniej skilla sobie ćwiczymy. Tu jest pusty, znaczy otwarty kufer. Ja to nie chcę. Wywar siły. No, a w sumie z wywaru sił to też nie muszę korzystać w ogóle już. Co to jest? Posąg Dibelli. Tych posągów Dibelli to ja mam kurde milion już. O i proszę bardzo, jest ten. Idealnie, więc pierwsze to co trzeba po prostu się przyjrzeć, gdzie jest ustawione, a drugie no, czy w ogóle, czy czasem nie jest tak, że po prostu zadziała od razu. Nie musi, ale może.
Dobra. Co tu jakieś jest? Jakieś pomyję tylko w tym wiadrze, to po co mi to? Aha, tu są jakieś kurcze. O właśnie, coś takiego było. Dźwignia. A, tajemne przejście. Proszę bardzo. No ale to kurde, chodzę i chodzę. Aha, świetnie. O, Horker. Siema. I tyle. Nie wiem w sumie po co on tutaj... Aha, po prostu mają tu jakieś swoje siedlisko. A, no, zwierzaczkę, kto najpierw z łuku trzeba było. No już mniejsza z tym. No, przepraszam, że to jest po prostu wyjście stąd. Oczywiście, że tak. Dobra. Ile my mamy czasu już? 25 minut nabite. Teraz co możemy zrobić? No... Kiedy mężczyzna podchodzi do strażnika z wyciągniętym... Ja wychodzę z jaskini, kurwa, groźnej jaskini, z bandytami, pod samym nosem samotni, a ten mi mówi, się groźnie zrobiło, żeś wyciągnął miecz. Co za palant. Korzeń Nirnu jest. A, popatrzcie, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tuż obok tego, latarni morskiej. No, gdyby tak, jakiś człowiek poszedł do tej latarni morskiej i zgasił ją, mogłoby się niestety zdarzyć tak, że no jakiś statek wpłynąłby na mieliznę na przykład, bo by nie wiedział, gdzie płynie. Ciekawe, co by to było. Szybki zapis. Latarnia morska. Nie, no już to się zrobił, to jest żaden problem. Przypuszczam. Okej, to jest to, tak? Pytanie tylko teraz... Czym to zgasić? Widzicie, że jakiś lodowy kolec albo coś? No jak milion tych kolców tutaj wrzucę, to może w końcu zgaśnie, ale... Może być słabo. Ale na przykład tak, jakbym krzyknął... O dziwo też nic. No dobra, nie bardzo teraz wiem jak ten. Co my tu jeszcze mamy? Mroźny oddech. Aha, tylko że to jest... No dobra, to nie to. Odmrożenie. No powinno byłoby zadziałać, nie? Ale... Widzę, że średnio. Aha, po prostu użyj. Kurwa, ja myślałem, że to trzeba jakoś ten na nie, że kliknę na ogień i ogień zgasł. Bez sensu. Dobra, trudno, wyjdźmy stąd. To ja się chciałem tu bawić, a... Ja zawiodłem się. Okej, okay, no i co? Mamy wrócić teraz do samotni. Z Błękitny Pałac, tak? Mamy wrócić do samotni i co nam zostało? Zostaje nam w tym momencie przyjęcie w Talmorze. No i zostaje nam odwiedzenie tej jakiejś jaskini, którą tam gdzieś trzeba koło Smokomostu oczyścić. Nie, żebym pamiętał. Malborinowie, okej, okay, Błękitny Pałac. Nie wiem, mi się wydaje, że my musimy po prostu włączyć tą misję. Ciemno wszędzie. To tu z latarnią, a tu mamy oczyścić, a to na razie zostawmy. Oczyścić jaskinię. Wilczy czerep. Tutaj jest. Dobra. Ile mamy? Pół godziny. Dobra, to wiecie co, nie, jednak zróbmy ten z tym, z tym. Zrobimy sobie tego questa ze statkiem. Jakżeśmy już go przez przypadek zaczęli, to tak zrobimy. No i tak jak mówię, spróbujemy tą samotnie ogarnąć w tym momencie. Czyli na razie się nie wybieramy do Gildii Złodziei, ani do Mrocznego Bractwa. Tylko spróbujemy ogarnąć wszystko tutaj, no i później będziemy te wątki jakoś kontynuować. No może faktycznie Mroczne Bractwo prędzej. Chociaż napiszcie sami, co lepiej. Widzę, dalej robić. Że odbyło się bez kłopotów. Tak, tak, zgaszono. Skutki tego są już odczuwalne. Lodołamacz nie przybył do doków na czas. Bez latarni lodołamacz opłynie zachodnią płciznę szerokim łukiem i ugrzęźnie na wschodnim wybrzeżu. Moja siostra Didża uda się na miejsce katastrofy z maruderami czarnokrwistych. Wie o twoim przybyciu. Dobra. No i tu musimy teraz się udać do wraku, który jest tu. Łapanie. To chyba z tej opuszczonej chaty najbliżej, nie? Może koniem pojedziemy, jak tam będzie się dało jakoś pójść. Zresztą mi się szybko ładuje. I ten wrak teraz jest. Akurat źle, po mojej prawej. Czyli tam. Okej, okay, dobra, już widzę. No, przesuń się.
To jest taka chatka na wysepce. Pamiętam, że tu kiedyś jakiś smok mnie atakował czy coś. Okej, dobra, no tutaj mi Arwag raczej średnio pomoże. Bo tu cały czas wolno. Chociaż nie, no w sumie ja idę płytko. Dobra, dojdziemy już. Bez wzywania kunia z zagrobu. Przypuszczam, że trzeba się jakoś tam udać. Tu wygląda, jakby było wejście. No i mamy wrak lodołamacza. To ty jesteś tą osobą, która zgasiła światło latarni, prawda? Co? Ja? Nie, nieprawda. Tak, udało się, no. Robota. DJ jest w ładowni. Zejdź dwa poziomy niżej. Okej, dziękuję. A teraz muszę cię przeprosić. No to przepraszaj. Nie wiem za co, ale nie ma problemu. Rabuś, okej, świetnie. Potrzebujesz... No generalnie mieli przeżyć. Nie wyszło. Zdarza się. To w sumie był wojskowy, nie marynarz, nie? Może marynarzy... No nieważne. Weźmy do lodołamacza, to wydaje się być misja, która już się kończy chyba. Więc było szybko. Kredensik, możemy coś tu zawsze przeszukać. Lalka dla... O, wiem! Lalkę dla dziecka. Mogę dziecku dać, przecież mamy tą całą Sofię w domu. Może jej dam tą lalkę. Nie, że to można gdziekolwiek kupić, no ale... Siema. Nie ma tu jakiejś skrzynki? Jest na przykład, ale pusty już kufer. No dobra, trudno. To idziemy dalej. Potrzebujesz czegoś? Nie, nie. Widzę, że se siedzi, to se sieć. Tak? Dobra, tu już wszystko opustoszałe, widzę. To też jest cesarski żołnierz. I kurwa se siedzą tu po prostu. A nie trzeba było jakoś pracować czy coś? Po prostu siedzą. Przyszedł, wymordował, usiadł. No to posiedzę. Mamy czas, nie spieszy się. No cześć, Didzia. Mój brat powiedział mi, że przyjdziesz. Mam ci przekazać twoją zapłatę. Więc dzielimy się łupem, tak? Obawiam się, że łupy zostały już przeniesione. A, tak myślałem, że zasadzka, tak? Przydały się czarnokrwistym. Zasługujesz na szybką śmierć. No to przykro mi, Lidża, ale... Troszeczkę się zdziwisz, dziewczyno. W tym momencie. A weźmy sobie ramię do jednoręcznej. Weźmiemy sobie tylko jeszcze drugi mieczyk. Czy akurat buławę w tym momencie? Także przykro mi, ale no, cóż. Tu pewnie napisał, żeby mnie zabić. No ja sobie wezmę ten. Nie. Nie sądzę. No i tyle było. Także rabusiów też weźmiemy i zgładzimy. Czy coś tu jeszcze zostało? Wszystko zabrano. No jakiś ebonowy hełm jest, ale to mi po nic. Tak naprawdę. Czyli teraz musimy stąd tylko sobie wybić drogę na zewnątrz. Nie widzę problemu. Nawet nie muszę się tak bardzo zamachiwać, jak to robię. O, a tu marynarza też za... Ej, no to jest niefajne. Powiedzieli, że marynarzom nic nie zrobią. I co? Kłamali gnojki, no. Kłamali. Dobra, po co ja w ogóle to sprawdzę? Nie mam tak niewiele przy sobie. Chociaż wiecie, z drugiej strony, gdyby nie to, że tak sprawdzam każdą jedną, kurwa, dziurę w ziemi i wybieram po parę sztuk złota, no to nie miałbym tu tych setek tysięcy w tym momencie, nie? Okej, to było szybkie. Może ma jakieś fajne strzały, ale nie, raczej nie. Żelazne, a jebać, to nie zbieram już tych żelaznych. Czy ktoś jeszcze tutaj gdzieś na mnie czyha? Czy to był jedyny? Może był jedyny. Znaczy było ich wcześniej chyba więcej, ale no mniejsza z tym. Zobaczmy teraz tak. Ciemno wszędzie. Dowiedz się, dokąd Jarira, jego kompanii zabrali łup. Okej. Okay. Weźmiemy, tylko jeszcze przeczytamy to. Liścik. Nie, nie ten.
No kurwa, gdzie to jest? Jest. Proszę bardzo. Siostro, gdy już odbierzesz pakunki, przyślij je do mnie do groty złamanych wioseł. Ten głupiec, którego wysłaliśmy do latarni, powinien przebyć niedługo po tobie. Zajmij się nim. Dobra. Bardzo dobrze, żeście napisali, gdzie idziecie. Ja sobie was teraz odszukam. Ale nie widzę znacznika nigdzie. A, tutaj jest, tak? Grota złamanych wioseł. Kurwa, trochę się tam trzeba przeprawić, niestety. No ale to już będzie, wiecie, koniec tego odcinka. Także się przeprawimy, zabijemy, odbierzemy co nasze i srać na nich. Kurde, tylko jak tam dojść teraz? To jest bardzo dobre pytanie, ale jakoś znajdę drogę. No i proszę bardzo, praktycznie jesteśmy na miejscu. Gdzieś to będzie pod nami zapewne. No, to się jakoś tam doskoczy. No i jest. Tak, wiem, koniku, ale... Tobie to i tak się nic nie może stać. A, tylko muszę jeszcze z niego zejść, tak? Ej, chłopie. Dobra, zsiądź z konia. No teraz dopiero mi dało podpowiedź. Ty, no co jest, kurde? Czemu nie mogę tam wejść? Aha! To, że zsiadłem z konia, to nic. On jeszcze musiał umrzeć w dodatku. Dopiero teraz się mogę przenieść, tak? Dobra. No to co? No to... Łuk i lecimy chyba. Po tych gnojkach. Weźmiemy sobie tak. Nie chcę tego. Chcę mieć tą miksturkę do celowania lepszego. Zrobić ta. Dobrze, że on dalej mówi. Już kolega jego nie żyje, a ten dalej gada. No i proszę bardzo, jak ładnie. Dwa razy w łeb i dobranoc państwu. W sumie nie bardzo potrzebuję tego, co oni tu mają. No to chodzi bardziej o zasady, że wiecie, wystawili mnie. To im trzeba dać nauczkę, ale tak przypuszczałem, że tak może być. Jakiś mostek. Kurde, proszę, jak ładnie. Normalnie w jakimś Tiffie albo czymś takim, nie? W ogóle moglibyśmy kiedyś w końcu zagrać w tego Tiffa nowego. Oczywiście w cudzysłowie, bo ten Tiff jest sprzed tam już, kurwa, 5 czy 6 lat. Bo on wyszedł mniej więcej na początku, jak ja mój kanał. Znaczy, może nie na początku mojego kanału, ale no. Przy początkach. Ale kiedyś może w niego zagramy. W końcu. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dobra, weźmiemy sobie... Ucznictwo mi wzrosło bardzo dobrze. Weźmiemy sobie teraz inną miksturkę. I też inną broń. Dobra, ten umarł. Ten teraz też. Bardzo ładnie. Coś jest? Aha, no mają latrynę z wiadrem. No dobra, też jakiś pomysł. Tutaj w ogóle można to podpalić, widzę, ale nie będziemy tego robić. Tanie, czy mają jakiś gdzieś skarb faktycznie. Mają jakiś tu żelazny miecz, świetnie. I gdzie ten kurde gnojek poszedł? Jaszczur jeden. Jakiś złoto i mieszek. No i kicie znowu robi. Miau, miau, miau. Miau, miau. Ło, kurde, tu normalnie jakiś fort piracki se ustawili, ty, nie? Nieźle. Już się tu pozakradamy. O! Nie umarł za pierwszym razem. Ale całkiem nie zauważył mnie, także też spoko. No i jest i ten gnojek też. Może i weźmiemy sobie jakąś następną miksturkę do celności, bo mamy ich cholerę. A nie bardzo wiadomo, kiedy one schodzą. Bardzo ładnie.
O, ten się coś skapnął. Ty wiesz, co to było. A cholera, uciekł. Jak pięknie, Boże, jak wycelowałem. O, idą następni, dobra. To już w sumie, a chociaż nie, jeszcze z łuku to jeszcze potniemy. Proszę, nie zabijaj mnie, no niestety. Siema. O, trochę ich się zebrało, ale spoko. Zrobimy sobie mieczyk. Machają naokoło siebie i co? Nic im z tego nie przychodzi. No i to w sumie tyle. Tu jakiś nawet kapitan był, widziałem, więc zaraz go ograbimy. Klucz do skrzyni, świetnie. Czy jakaś skrzynia będzie? A tu mamy tego, kurde, Jarira. Całego i co? No i dupa, i nic tak naprawdę za specjalnie przy sobie nie miał. Weźmiemy, zrobimy tak. No nie wiem, co ja mam jej zrobić po prostu, no. Z nią jest jak gorzej jak z dzieckiem, bo dziecko jak płacze, to jeszcze kurwa z jakiegoś powodu. A ona nie, miał czy była pojebana. Serce jakieś. Okej, okay, nie wiem, co to za książka, weźmiemy sobie. Wyglądała na nietypową, no ale niestety nam nic nie dała. Zaraz te mieczyki, inne takie. No mają nawet swoją kuźnię, znaczy mieli. Ty, nawet ktoś tu jeszcze jest. Niebywałe. Myślę, że już wszystkich wytukłem. To weźmiemy. Jest, skrzynia z lodołamacza. Pierścień z ręcznych rąk. Mógłby się wszystkie złoto zdrowie. No to chujnia straszna. Przynajmniej złoto. A tego złota też chyba niewiele. Dziennik jakiś tutaj. No, a szczerze mówiąc, to mi się nie chce. Okej, okay, no tam było właśnie, że potrzebują kozła ofiarnego i skąd go wytrzasną? No, szybko mnie znaleźli chyba. Dużo książek, łóżeczko, bułka z budyniem. Pięknie, ale niepotrzebne mi to. Pytanie, gdzie jest skrzynia tego całego ziomeczka? No bo mam klucz do jego skrzynki, ale nie znalazłem skrzynki jeszcze. A z tej skrzyni z lodołamacza to naprawdę gówno było. Dobra. Ten ubity, ten był co wcześniej umarł. Może jak tutaj zejdziemy. No gdzieś powinna być jakaś skrzynia, nie? Cicho bądź! Nic za specjalnie nawet ci ludzie nie mają. Jacyś tacy biedni jak na rabusiów, nie? Tu rozumiem jest pomost, żeby wrócić. Bardzo dobrze, ale gdzie jest ta kurde skrzynia? Ta taka ważna. Co to niby łupy miały być? No chyba nie ta z lodołamacza, bo tam się inaczej to nazywało w ogóle. Rzech w miodzie, świetnie. Jakiś mieczyk nawet leży. Rabuś czarny, aha, tutaj rabuś jest. A, to zakleił go w miecz, dobra. Zobaczmy tak realnie, gdzie my możemy jeszcze pójść, bo ja szczerze mówiąc tu nie widzę miejsca żadnego, gdzie mogłoby być jeszcze jakieś, nie wiem, spanie czy coś z jakąś skrzynką. Tylko to, co tutaj było, nie? Tu. Skrzynia z lodołamacza. Tu ten klucz, gdzie... Znaczy nie, klucz znalazłem przy nim, ale... Szczerze mówiąc to nie wiem. Idę poszukać. No i znalazłem, ale już wam pokażę. No, tylko złoto, nic więcej. Popatrzcie, tu jest taka łódka, która jest zatopiona i z góry zobaczyłem, że tu jest jakiś kufer i to był właśnie ten. No i także, słuchajcie, tyle w tym odcinku, nie będę przedłużał bez sensu. Tyle w tym odcinku, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, tak jak mówię, w następnych odcinkach dalej się zajmujemy Samotnią, spróbujemy tam zostać Tanem, może i nawet wykupić dom, czy coś, no nie wiem, generalnie fajnie by było,
Marzy mi się tak, żeby mieć taki domek jak w Skyrim, coś podobnego jak było w Solheim. Tam był domek, który miał bardzo dużo, znaczy manekinów nie było najwięcej, było 4, ale było bardzo dużo stojaków na broń na przykład. Najbardziej chciałbym, żeby były właśnie manekiny, bo te zbroje tak fajnie dosyć wyglądają. Więc po prostu nawet nie zastanawiam się, czy nie wykupić na przykład drugiego domu, tak właśnie z tym dodatkowym Hardfire. I czy nie właśnie zrobić tak, żeby poczytać, co da mi najwięcej manekinów i najwięcej stojaków na broń i po prostu zrobić drugi dom tylko po to, żeby mieć tam powystawiane rzeczy, bo mi się to podoba. I tyle, ale no nic, zobaczymy. No w każdym razie tyle w tym odcinku, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, bye bye.